Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Równanie minus 3 razy 9 odjąć x kwadrat razy x plus 3 przez x razy x plus 3. No i pytanie, ile ma rozwiązań. W tym zadaniu musimy pamiętać, że mianownik po pierwsze nie może być zerem, czyli x nie może być zerem i x plus 3 nie może być zerem, czyli x różne od zera x. No to już tutaj nic nie zmienię. I mam dalej x plus 3 różne od zera, czyli x różne od minus 3, czyli x. Dziedzina funkcji to są x należące do rzeczywistych z wykluczeniem liczby minus 3 oraz 0. Teraz skoro mianownik nie może być 0, no to licznik musi być 0. A żeby licznik był 0, to albo ten nawias jest 0, albo ten nawias jest 0. Czyli albo 9 minus x kwadrat równa się 0, czyli 9 równa się x kwadrat, czyli x kwadrat to 9. Wtedy x to 3 lub x to minus 3 lub... W drugim nawiasie mam x plus 3 równa się 0, czyli x równa się minus 3. Zatem zobacz, mamy tak naprawdę dwa rozwiązania, 3 i minus 3, bo to się dubluje. Ale z założenia minus 3 nie może być rozwiązaniem, bo jest wykluczone z dziedziny. Dlatego minus 3 wykreślamy i jest tylko jedno rozwiązanie, liczba 3. Czyli ma jedno rozwiązanie, odpowiedź B.